Wollen zwei Abschnitte lesen aus dem Markus-Evangelium. Zechciejmy przeczytać dwa urywki z Ewangelii Marka. Zuerst aus Kapitel 1. Pierwsze miejsce z rozdziału pierwszego. Markus 1, Vers 16 bis Vers 20. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od 16 do 20 wiersza. A przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy przystąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Und aus dem Kapitel 14, i z 14 rozdziału. Vers 12 bis Vers 16. Od 12 do 16 wiersza. A w pierwszy dzień przaśników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego: gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im: idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Za nim idźcie, a gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną jadalnię przygotowaną i przystrojoną, tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. In Markus 1, da haben wir von vier Männern gelesen. W pierwszym rozdziale czytaliśmy o czterech mężach. Vier Männer, die alle sehr unterschiedlich waren. Czterech, którzy byli bardzo, mieli różne charaktery. Aber der Herr Jesus ruft sie. Ale Pan Jezus ich powołuje. Und er ruft: kommt, folgt mir nach. I on mówi do nich: pójdźcie, naśladujcie mnie. Das ruft er auch heute uns zu. I tak samo wzywa nas i dzisiaj. Er möchte gerne, dass wir ihm nachfolgen. On chce bardzo, byśmy go dzisiaj naśladowali. Dass wir unser Leben mit ihm führen. Byśmy nasze życie prowadzili razem z nim. Wir sind auch unterschiedlich. My też wszyscy jesteśmy różni. Unterschiedlicher Charakter. Bardzo różne charaktery. Unterschiedliche Lebenssituation. Bardzo różne sytuacje naszego życia. Unterschiedliche Fähigkeiten. Bardzo różne zdolności każdy z nas ma. Aber der Jesus ruft uns zu: folgt mir nach. Ale Pan Jezus woła do nas: pójdźcie za mną. Er ruft uns ganz persönlich. On wzywa każdego z nas osobiście. Er möchte, dass jeder einzelne eine Antwort hat auf seinen Ruf. On chce, by każdy osobiście miał odpowiedź na jego zawołanie. Eine Antwort, die aus dem Herzen kommt. Odpowiedź, która pochodzi z serca. Aber eine Antwort, wo die Füße in Bewegung gesetzt werden. Ale odpowiedź taka, która spowoduje, że my pójdziemy za nim. So wie bei diesen vier Männern. Tak dokładnie jak w przypadku tych czterech mężów. Sie folgten dem Herrn Jesus nach. Oni poszli za Panem Jezusem. Sie gingen ab jetzt mit ihm. Od teraz oni chodzili za nim, czy z nim. Das möchte der Jesus auch bei uns bewirken. I dokładnie to samo chce Pan Jezus zdziałać w nas albo z nami. Dass wir diesen Entschluss fassen, mit ihm zu leben. Abyśmy powzięli to postanowienie żyć z nim. Dass wir diesen Entschluss vielleicht zum ersten Mal richtig fassen. Byśmy to postanowienie być może po raz pierwszy tak właściwie i zdecydowanie podjęli. Oder dass wir diesen Entschluss wieder neu fassen. Albo abyśmy to postanowienie na nowo powzięli. Aber es ist sehr interessant, diese Verse in Markus 1 im Zusammenhang zu sehen. Ale jest to rzeczą bardzo ciekawą, by rozważać te wiersze z Marka 1 w związku z innymi miejscami. Und dieser Zusammenhang macht uns klar, wie das überhaupt möglich ist, dem Herrn Jesus nachzufolgen. I właśnie te okoliczności uzmysłowiają nam, jak to jest możliwe chodzić za Panem Jezusem. Markus beschreibt den Herrn Jesus als Diener und Prophet. Marek opisuje Pana Jezusa jako sługę i proroka.
Er beschreibt ihn in seiner tiefsten Erniedrigung. On opisuje go w jego największym uniżeniu. Diener zu sein bedeutet, den untersten Platz einzunehmen. Bycie sługą oznacza zająć najniższe miejsce albo stanowisko. Und der Jesus hat sich so sehr erniedrigt. I Pan Jezus tak bardzo się uniżył. Er ist gekommen nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. On przyszedł nie by jemu usługiwano, lecz by służyć. Und er ist gekommen um sein Leben zu geben als Lösegeld. I on przyszedł by dać życie swoje jako okup. Der Herr Jesus hat den Preis bezahlt. Pan Jezus zapłacił tą cenę. Den Preis bezahlt, der bezahlt werden musste, damit Menschen errettet werden könnten. Zapłacił cenę, która musiała być zapłacona, by ludzie mogli być zbawieni. Und er hat so bezahlt, dass alle zu ihm kommen können. I on to w ten sposób zapłacił, że wszyscy mogą przyjść do niego. Gott bietet jetzt an das Heil in dem Herrn Jesus. Bóg oferuje teraz zbawienie w Panu Jezusie. Er ruft, kommt, kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis. On mówi, pójdźcie, przyjdźcie, kupujcie bez ceny, nie płacąc nic. Da ist einer, der hat den Preis schon bezahlt. Bo jest już ktoś, kto tą cenę za was zapłacił. Das gibt es doch nicht, oder? To jest niemożliwe, prawda? Stell dir vor, du gehst morgen ins Geschäft. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jutro idziecie do sklepu. Und der Chef sagt, du kannst einfach mitnehmen. I kierownik tego sklepu mówi, proszę sobie brać. Es ist alles schon bezahlt. Bo już cokolwiek sobie weźmiesz, wszystko jest uregulowane. Stell dir das mal vor, wie viele Menschen dahin kämen. Wyobraźcie sobie, jakby tak naprawdę było, ile ludzi by było w tym sklepie. Das würde sich rumsprechen. To by się bardzo szybko rozniosło. Einer würde den anderen anrufen, kommt, hier gibt's was umsonst. Jeden do drugiego by dzwonił, chodźcie do tego sklepu, tam jest wszystko za darmo. Da wäre was los in diesem Geschäft und auf diesem Parkplatz. W tym sklepie by się dużo działo, na tym parkingu tak samo. Aber Gott bietet uns wirklich etwas an, umsonst. Ale Bóg naprawdę coś nam daruje za darmo. Stell dir vor, du wirst in diesem Geschäft etwas mitnehmen können. Wyobraź sobie, że możesz wziąć coś z tego sklepu. Vielleicht Lebensmittel. Może jakieś środki spożywcze, artykuły spożywcze. Kannst du ein, zweimal einen schönen Grill haben? Raz czy dwa razy byś mógł sobie fajnego grilla zrobić. Dann ist es alle. I skończyłoby się to. Aber das, was Gott anbietet, das ist für die Ewigkeit. Ale to, co Bóg ofiaruje, to jest na wieczność. Und es ist tatsächlich umsonst. I to naprawdę jest za darmo. Warum kommen so wenig? Dlaczego tak mało przychodzi? Warum nehmen so wenig dieses Heil in dem Herrn Jesus an? Dlaczego tak niewielu korzysta z tego zbawienia w Panu Jezusie? Wenn heute noch einer hier ist, der noch nicht umsonst Leben von Gott genommen hat. Jeśli tutaj jest jeszcze ktoś, kto tego życia za darmo nie wziął, dann möchten wir noch einmal einladen. To jeszcze raz chcielibyśmy cię zaprosić. Komm zu dem Herrn Jesus mit deinen Sünden. Przyjdź do Pana Jezusa ze swoimi grzechami. Bekenne ihm, dass du verloren und sündig bist. Wyznaj mu, że jesteś zgubiony i grzeszny. Und dann schenkt der Herr Jesus dir umsonst. I Pan Jezus daruje ci wtedy za darmo. Er schenkt dir Vergebung. Daruje ci przebaczenie. Er schenkt Rechtfertigung. Usprawiedliwienie. Er schenkt Frieden mit Gott. Daruje ci pokój z Bogiem. Er schenkt ewiges Leben. Daruje ci życie wieczne. Er schenkt einen Platz im Himmel. Daruje ci miejsce w niebie. Alles umsonst. Wszystko to za darmo. Komm zu ihm. Przyjdź do niego. Bekenne ihm deine Sünden. Wyznaj mu swoje grzechy. Und nimm ihn im Glauben an. I przyjmij go w swojej wierze. So beschreibt also Markus den Herrn Jesus. I tak właśnie Marek opisuje Pana Jezusa. Den der sich so tief erniedrigt hat und den der alles bezahlt hat. Który tak bardzo się uniżył i który wszystko zapłacił. Aber dann bemüht sich der Geist Gottes uns in Kapitel 1 zu zeigen, wer diese Person ist. Ale Duch Boży dokłada starań, by nam pokazać, kim jest ta osoba. Wer ist der, der sich so tief erniedrigt hat? Kim jest ten, który tak bardzo się uniżył? Das ist kein anderer als der Sohn Gottes. To jest nikt inny jak tylko Syn Boży. Und es gibt in diesen ersten Versen ein siebenfaches Zeugnis von der Größe und Herrlichkeit dieses Sohnes Gottes. W tych siedmiu pierwszych wierszach jest wielkie świadectwo o Synu Bożym.
Und dieses siebenfache Zeugnis schauen wir uns ein wenig an. I spójrzmy na te siedmiokrotne świadectwo. Der Herr Jesus möchte uns darin seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen. Bo Pan Jezus chce nam przez to pokazać swoją wspaniałość i swoją wielkość. Und warum tut er das? Dlaczego on to czyni? Weil er an unsere Herzen klopft. Bo on puka do naszych serc. Er möchte uns zeigen, schau mal, so groß, so herrlich bin ich. On chce nam powiedzieć, spójrz, tak wielki i tak wspaniały jestem. Es lohnt sich, mir nachzufolgen. To opłaca się iść za mną. Ich möchte auch dein Herz erreichen. Ja chcę osiągnąć, czy wejść do twojego serca też. Die Größe und Herrlichkeit meiner Person darf auch dich überwältigen. Wielkość i wspaniałość mojej osoby może także ciebie, na ciebie mieć wpływ. Damit du auch eine Antwort hast auf meinen Ruf, komm, folge mir nach. Abyś i ty odpowiedział na to moje zawołanie, pójdź za mną. Das erste Zeugnis kommt von dem Evangelisten Markus. Pierwsze świadectwo pochodzi od Ewangelii od Ewangelisty Marka. Dieser Markus, der hat ja das Evangelium aufgeschrieben. Ten Marek zapisał tą Ewangelię. Und er bezeugt uns, ich schreibe über den Sohn Gottes. I on mówi, piszę o Synu Bożym. Was war das für ein Mann, dieser Markus? Co to był za człowiek, ten Marek? Er hatte eigentlich zwei Namen. W zasadzie to on miał dwa imiona. Johannes Markus. Jan Marek. Wir finden ihn in den Evangelien. Znajdujemy go w Ewangeliach. Und dann finden wir ihn in der Apostelgeschichte. I również w Dziejach Apostolskich. Da war er ein junger Mann. On był wtedy młodym człowiekiem. Dieser junge Mann, der hatte Energie. Był młodym człowiekiem, który miał wiele energii. Und dann sah er den Paulus, den Apostel. I on spotkał, czy zobaczył apostoła Pawła. Und dann sah er den Barnabas. Zobaczył też Barnabę. Dieser Barnabas war sein Onkel. Barnaba to był jego wujek. Dann hörte er, diese beiden wollen eine Missionsreise machen. Usłyszał, że tych dwóch chce udać się w podróż misyjną. Und da wollte er dabei sein. I on chciał iść z nimi. Da war er begeistert. On był zachwycony tym. Und dann ging er mit. Poszedł z nimi. Aber es dauerte nicht lang. Ale nie trwało to długo. Da ging er zurück nach Hause. Wrócił on do domu. In der Bibel steht nicht warum. W Biblii nie jest napisane dlaczego. Er machte einen guten Anfang. On dobrze zaczął. Und dann ging er wieder zurück. A potem cofnął się. Ist das vielleicht auch mal so gegangen? Czy być może i nam się tak nie zdarzyło? Einen guten Anfang gemacht. Mieliśmy bardzo dobry początek. Aber dann zurückgegangen. Ale potem zawróciliśmy. Ein Anfang gemacht für den Herrn Jesus zu dienen. Zrobiliśmy ten krok, by służyć Panu Jezusowi. Aber dann aufgegeben. Ale potem zrezygnowaliśmy. Weg von dem Herrn gegangen. Odeszliśmy od Pana. Einen anderen Weg gewählt. Wybraliśmy inną drogę. Bist du glücklich dabei? Czy ty jesteś, czy byłeś szczęśliwy w tym powrocie? Wenn du einmal den Herrn Jesus kennengelernt hast, jeśli raz poznałeś Pana Jezusa, dann wirst du ohne ihn nie wieder glücklich. To wtedy bez Niego nigdy nie będziesz szczęśliwy. Diese Person, die ist so herrlich. Ta osoba jest tak cudowna. Die gibt uns ein solches Glück ins Herz. Ona wkłada nam tak wielkie szczęście w serce. Das findest du nirgendwo sonst. Czegoś takiego nie znajdziesz nigdzie. Bei diesem Johannes Markus ist es nicht so geblieben. U tego Jana Marka nie miało to tak miejsca. Später kann Paulus schreiben, bring Markus mit. Później dopiero Paweł napisał, przyprowadź z sobą Marka. Er ist mir nützlich zum Dienst. On jest mi pożyteczny w służbie. Dieser Johannes Markus ist zurechtgekommen. Ten Jan Marek zawrócił. Und dann schreibt er dieses Evangelium, indem er uns den Herrn Jesus beschreibt. I potem dopiero napisał tą Ewangelię, w której opisuje nam Pana Jezusa. Ich meine, das ist die Antwort auf die Frage, wie kommt es, dass Johannes Markus zurechtkam? Ja myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób ten Jan Marek zawrócił z tej drogi. Der Herr Jesus hat sein Herz überwältigt. Pan Jezus przezwyciężył jego serce, zawładnął jego sercem. Die Herrlichkeit seiner Person hat ihn zur Umkehr gebracht. Ta wielkość jego osoby spowodowała, że on zawrócił. Er hat erkannt diese Person, das ist der Sohn Gottes.
On poznał, że ta osoba to jest Syn Boży. Ihn brauche ich, um glücklich zu sein. To Jego potrzebuję, by być szczęśliwym. So war er wieder ein brauchbares Werkzeug, ein brauchbarer Diener. I w ten sposób on stał się znowu użytecznym narzędziem, użytecznym sługą. Das ist das erste Zeugnis hier über diese herrliche Person, den Sohn Gottes. To jest to pierwsze świadectwo o tym, o tej wspaniałej osobie, o Synu Bożym. Das zweite Zeugnis, das geben die Schriften. Drugie świadectwo dają Pisma. In Vers 2 und 3 werden zwei Zitate aus dem Alten Testament angeführt. W wierszu drugim i trzecim pierwszego rozdziału są zacytowane dwa miejsca Starego Testamentu. Und sie beschreiben die Herrlichkeit des Herrn Jesus. One opisują wspaniałość Pana Jezusa. Er ist tatsächlich dieser Herr der Herrscharen. On naprawdę jest tym Panem Panów. Dieser Herr des Alten Testamentes. Tym Panem Starego Testamentu. Der ich bin, der ich bin. Tym Jam jest, którym jest. Und er kommt jetzt als Diener auf die Erde. I on teraz jako sługa przychodzi na tą ziemię. Er ist der Sohn Gottes. On jest tym Synem Bożym. Und er ist der Herr der Herrscharen. I on jest tym Panem Panów. Panem zastępów, tak. Wenn wir das lesen in diesem einen Zitat. Przeczytajmy to w jednym z tych cytatów. Glaube in Malachi 3. Myślę, że jest to w Malachiasza, trzeci rozdział. Malachi 3, Vers 1, am Ende, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz pod koniec. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Dieser ist es, der hier zu seinem Volk kommt. To właśnie jest ten, który tutaj przychodzi do swojego ludu. Na kommt das dritte Zeugnis. Trzecie świadectwo następnie. Dieses Zeugnis spricht Johannes der Täufer aus. To świadectwo wypowiada Jan Chrzciciel. Johannes der Täufer trat auf und predigte die Taufe der Buße. On wystąpił i głosił chrzest pokuty. Er diente in der Wüste. On służył na pustyni. Und er war in seinem äußeren Auftreten passend zu seinem Dienst. I on w swoim zewnętrznym wyglądzie był odpowiedni do swojej służby. Er war bekleidet mit einem Kamelhaarmantel. On był odziany w płaszcz z skóry wielbłąda. Das Kamel ist ein Wüstentier. Wielbłąd to jest zwierzę pustynne. Sind wir in unserem äußeren Auftreten auch passend zu dem, was wir sind? Czy my w naszym zewnętrznym wyglądzie jesteśmy odpowiedni do tego, kim jesteśmy? Wir gehören doch zu dem Herrn Jesus. My należymy do Pana Jezusa. Wir tragen seinen Namen. Wir nennen uns Christen. My nosimy Jego imię. My nazywamy się, w zasadzie powinno być w języku polskim, chrystianie. Sind wir da in unserem Auftreten, in unserem Erscheinen passend zu diesem Herrn? Czy my w naszym zewnętrznym wyglądzie, czy jesteśmy odpowiedni do Niego? Odpowiednio do Niego jakby przysposobieni? Johannes hatte auch einen ledernen Gürtel. Jan miał też pas skórzany. Das zeigt seine Bereitschaft zum Dienen. To pokazuje jego gotowość do służby. Sind wir auch bereit, dem Herrn Jesus zu dienen? Czy i my jesteśmy gotowi służyć Panu Jezusowi? Und dann aß Johannes Heuschrecken und wilden Honig. I Jan jadał szarańczę i miód leśny. Er war bereit, das zu nehmen und mit dem zufrieden zu sein, was es in der Wüste gab. On był gotowy i on był zadowolony z tego, co można było znaleźć na pustyni. Er sagte nicht, ich will lieber nach Jerusalem. On nie mówił, że ja wolałbym być w Jerozolimie. Sollen die Leute doch da zu mir kommen? Niech ludzie tam do mnie przychodzą. Da gibt es ja auch Wasser zum Taufen. Tam też jest przecież woda do chrzczenia. Aber da kann ich wenigstens vernünftig wohnen. Ale przynajmniej mógłbym sensownie i wygodnie mieszkać. Und da bekomme ich ein gutes Essen. Miałbym dobre posiłki. So dachte Johannes nicht. On tak nie myślał. Johannes war zufrieden mit dem, was es in der Wüste gab. On zadowalał się tym, co można było znaleźć na pustyni. Er wusste, ich kann nicht Buße predigen. On wiedział, ja nie mogę głosić pokuty. Und zugleich in Saus und Braus leben. I żyć wystawnie.
So war er bereit, sein Leben seinem Dienst unterzuordnen. On był gotowy, by swoje życie podporządkować pod swoją służbę. Und dann kommt der große Inhalt seiner Predigt ab Vers 7. I od wiersza 7 jest ta wielka zawartość jego głoszenia. Er sprach nicht von sich selbst. On nie mówił o sobie. Er wies hin auf den, der nach ihm kommen würde. On wskazywał na tego, który po nim miał przyjść. Dann sagt er, der nach mir kommt, der ist stärker und größer als ich. On mówi, idzie za mną mocniejszy i większy niż ja. Er sagt, ich bin noch nicht einmal würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandale zu lösen. On mówi dalej, nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka sandałów jego. Merken wir etwas, wie groß der Herr Jesus in den Augen von Johannes dem Täufer war? Czy zauważamy, jak wielkim był Pan Jezus w oczach Jana Chrzciciela? Er wusste etwas von der Herrlichkeit dieser Person. On coś wiedział o wspaniałości tej osoby. Er wusste etwas von seiner Größe. On był świadomy jego wielkości. Und er wusste auch etwas von der Größe dessen, was er schenken würde. I on wiedział też o wielkości tego, co on chce podarować. Johannes sagte, ich taufe euch mit Wasser. Jan mówił, ja chrzczę was wodą. Aber der nach mir kommt, der tauft mit Heiligem Geist. Ale ten, który przychodzi po mnie, on chrzci Duchem Świętym. Das ist in Erfüllung gegangen in Apostelgeschichte 2. I to się spełniło w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział. Da kam der Heilige Geist auf diese Erde. Tam Duch Święty stąpił na tą ziemię. Der Herr Jesus hat ihn gesandt. Pan Jezus go posłał. Er ist es, der getauft hat mit Heiligem Geist. On jest tym, który ochrzcił Duchem Świętym. Und bevor das möglich war, musste er am Kreuz sterben. I zanim to było możliwe, on musiał umrzeć na krzyżu. Musste er auferstehen und zurückkehren in den Himmel. Musiał zmartwychwstać i wstąpić do nieba. Und dann hat er den Heiligen Geist gegeben. I on wtedy właśnie dał Ducha Świętego. Er wohnt in dem Gläubigen persönlich. On mieszka w każdym wierzącym osobiście. Aber bei dieser Taufe mit Heiligem Geist sind auch die Glaubenden in einem Leib verbunden. Ale w tym chrzcie Duchem Świętym wszyscy wierzący są zjednoczeni w jednym ciele. Und der Heilige Geist wohnt auch in den Gläubigen gemeinschaftlich. I Duch Święty mieszka w wierzących społecznie. Von dieser Größe des Herrn Jesus zeugte Johannes. O tej wielkości Pana Jezusa świadczy Jan. Wer war das, dieser Johannes? Kto to był ten Jan? Was sagt der Herr Jesus über ihn? Co mówi Pan Jezus o nim? Der Jesus sagt von ihm, es gibt keinen von Frauen geborenen, der größer ist. Pan Jezus mówi o nim, nie ma takiego, który by się narodził z niewiasty czy z kobiety i byłby większy od niego. Für diese Zeit des Alten Testamentes, na ten czas Starego Testamentu, da war Johannes der Täufer der größte. Jan Chrzciciel był największym. Und dieser größte, i ten, dieser Zeit des Alten Testamentes, i ten największy tego czasu Starego Testamentu, der sagt, ich bin nicht würdig, gebückt dem Herrn Jesus die Sandalen zu lösen. Ten największy mówi, nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać sandałów jego. Merken wir, wie groß der Herr Jesus ist? Czy widzimy tutaj, jak wielkim jest Pan Jezus? Dann kommt ein viertes Zeugnis. Czwarte świadectwo. Das ist in den Versen 9 bis 11. Mamy to w wierszach 9 do 11. Bisher war, ich sag's anders. Jetzt ist es Gott selbst, der ein Zeugnis abgibt. Teraz to Bóg sam składa to świadectwo. Der Herr Jesus kommt zu Johannes dem Täufer. Pan Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela. Er wird getauft im Jordan. Jest ochrzczony w Jordanie. Er verbindet sich mit diesem glaubenden Überrest der damaligen Zeit. On łączy się z tą wierzącą resztką ówczesnego czasu. Und als der Herr Jesus aus dem Wasser heraufsteigt, i gdy Pan Jezus wychodzi z wody, da öffnet sich der Himmel. Otwiera się niebo. Und Gott selbst nimmt ihn, den Herrn Jesus, heraus und zeigt, wie groß und wie herrlich er ist. I sam Bóg wznosi go i pokazuje, jak cudownym on jest. Der Geist, der Heilige Geist kommt und bleibt dann auf ihm. Duch Święty schodzi czy wstępuje i pozostaje na nim. Und es kommt eine Stimme aus dem Himmel. I wydobywa czy rozlega się głos z nieba. Die Stimme sagt, du bist mein geliebter Sohn. I ten głos mówi, ty
Tyś jest moim umiłowanym synem. Wenn wir die gleiche Begebenheit im Matthäus-Evangelium lesen, gdy przeczytamy to samo zdarzenie w Ewangelii Mateusza, dann steht dort, dieser ist mein geliebter Sohn. Tam jest napisane, ten jest syn mój umiłowany. Da geht das Zeugnis an die Menschen, die um den Herrn Jesus herumstanden. Tam chodziło o to świadectwo wobec ludzi, którzy stali wokół Pana Jezusa. Ihnen wird gezeigt, dieser eine, das ist der geliebte Sohn Gottes. To im jest pokazane, ten jeden, on jest ten umiłowany syn. Aber Markus zeigt uns einen anderen Gedanken. Ale Marek pokazuje nam inną myśl. Hier wendet sich diese Stimme an den Herrn Jesus. Tutaj ten głos zwraca się do Pana Jezusa. Du bist mein geliebter Sohn. Tyś jest mój umiłowany syn. Das ist Zustimmung und Anerkennung für den Herrn Jesus, der sich so erniedrigt, der Diener wurde. To jest właśnie uznanie i przyznanie się do Pana Jezusa, do tej jego służby. Das ist das Zeugnis Gottes über seinen Sohn. To jest właśnie to świadectwo Boże o jego synu. Du bist mein geliebter Sohn. Tyś jest mój syn umiłowany. Und an dir habe ich wohlgefallen gefunden. I w tobie znalazłem upodobanie. Jetzt geht der Herr Jesus weg vom Jordan. Teraz Pan Jezus odchodzi od Jordanu. Er geht nicht in eigener Kraft und nach eigenen Gedanken. On nie idzie własnymi siłami i według własnych myśli. Er geht geleitet von dem Heiligen Geist. On idzie wiedziony przez Ducha Świętego. Und dann war er 40 Tage in der Wüste. I on był 40 dni na pustyni. In diesen 40 Tagen hat er gefastet. Przez te 40 dni on pościł. Und in diesen 40 Tagen hat der Teufel ihn versucht. I przez te 40 dni kusił go diabeł. Am Ende dieser 40 Tage hatte der Herr Jesus Hunger. Po tych 40 dniach Pan Jezus był głodny. Und dann hat der Teufel ihn noch dreimal versucht. I diabeł jeszcze 3 razy go kusił. Von diesen 3 Versuchungen berichten uns Matthäus und Lukas. O tych właśnie kuszeniach mówią nam Mateusz i Łukasz. Und dann sehen wir auch die ganze Herrlichkeit des Herrn Jesus. I tutaj też widzimy tą całą wspaniałość Pana Jezusa. 40 Tage wurde er versucht. Przez 40 dni był kuszony. Und am Ende noch dreimal. I na koniec jeszcze 3-krotnie. Aber nie hat er dem Teufel nachgegeben. Ale nigdy nie poddał się diabłu. Diese Versuchungen haben nur gezeigt, wie vollkommen er ist. Te doświadczenia czy te próby kuszenia pokazały tylko, jak doskonałym on jest. Wie er in allem seinem Gott und Vater folgte. Jak on we wszystkim naśladował swojego Boga i Ojca. Und so ist das Ergebnis dieser Versuchungen ein fünftes Zeugnis über seine Herrlichkeit. I tak też właśnie ten to co So ist diese, das Ergebnis dieser Versuchungen ein fünftes Zeugnis über seine Herrlichkeit. Das Wort Ergebnis kommt mir nicht vor. Ah, okay. Wynik właśnie. I wynikiem tego kuszenia to jest właśnie to 5. świadectwo o nim. Es wurde sichtbar, der Herr Jesus ist vollkommen. To było widzialne, że Pan Jezus jest doskonały. Das zeigt uns wieder seine Herrlichkeit. I to znowu nam pokazuje Jego chwałę. Dann wird von Markus etwas berichtet. I następnie jest coś napisane o Marku. Er war unter den wilden Tieren. On był pośród tych dzikich zwierząt. Ich weiß nicht, wo es hier den nächsten Zoo gibt. Wo ist hier? Ja, hier. Nie wiem, gdzie jest tutaj najbliższe zoo. Vielleicht war ja eins von den Kindern mal mit den Eltern im Zoo. Być może dzieci były tutaj, które są obecne z rodzicami w zoo. Da sind auch wilde Tiere, vielleicht Löwen. Tam w zoo zazwyczaj są dzikie zwierzęta, na przykład lwy. Was würde passieren, wenn du zu den Löwen in den Käfig gehst? Co by się stało, jakby ktoś z nas wszedł do klatki z lwami? Ich glaube, das probieren wir besser nicht aus. Myślę, że lepiej by było tego nie próbować. Die Löwen, die würden uns verletzen und wahrscheinlich töten. Na pewno by nas zraniły i prawdopodobnie też zabiły. Aber der Herr Jesus, der war hier unter wilden Tieren. Ale Pan Jezus był tutaj pośród dzikich zwierząt. Und die wilden Tiere haben ihm nichts angetan. I te dzikie zwierzęta nic mu nie uczyniły. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung.
Stworzyciel przychodzi do swojego stworzenia. Und diese wilden Tiere, die können ihm nichts tun. I te dzikie zwierzęta nic nie mogą mu uczynić. Das ist ein sechstes Zeugnis seiner Größe. To jest szóste świadectwo jego wielkości. Das, was bei uns überhaupt nicht funktionieren würde. To, co jeśli chodzi o nas, nie byłoby to możliwe. Das hat er bewiesen. On to sprawił. Er ist stärker als die wilden Tiere. On jest mocniejszy niż te dzikie zwierzęta. Wisst ihr, das beschämt uns auch. Wiecie, to też zawstydza nas. Es zeigt uns, dass der Mensch so tief gefallen ist. To też pokazuje, jak bardzo człowiek upadł. Die wilden Tiere haben ihm nichts angetan. Dzikie zwierzęta nic mu nie uczyniły. Aber die Menschen, die haben ihn gekreuzigt. Ale ludzie go ukrzyżowali. Das hat uns heute in der ersten Stunde beschäftigt. To tym zajmowaliśmy się dzisiaj w pierwszej godzinie. Menschen haben ihn angespuckt. Ludzie pluli na niego. Menschen haben ihn geschlagen. Ludzie go bili. Wie tief ist der Mensch gefallen? Jak bardzo człowiek upadł. Er ist doch auch ein Geschöpf Gottes. Przecież to też jest stworzenie Boże. Człowiek to też stworzenie Boże. Aber er handelt gegen den Schöpfer. Ale to stworzenie działa przeciwko Stwórcy. Die wilden Tiere, die haben ihm nichts angetan. Dzikie zwierzęta nic mu nie zrobiły. Das zeigt uns wieder die Größe des Herrn Jesus. To znowu nam pokazuje wielkość Pana Jezusa. Ich möchte aber an dieser Stelle auch eine praktische Anwendung machen. W tym miejscu jeszcze chciałbym podać praktyczną wskazówkę czy zastosowanie. Wir sind in unserem Leben auch manchmal in einer Situation wie unter wilden Tieren. My w naszym życiu też czasem jesteśmy w takich sytuacjach, jakby wśród dzikich zwierząt. Da kommen die Sorgen und die Probleme. Przychodzą, czy mamy różne troski i problemy. Vielleicht eine Krankheit. Może jakaś choroba. Vielleicht ein Problem bei der Arbeit. Może jakiś problem w pracy. Vielleicht ein Schulkamerad, der dir das Leben schwer macht. Może kolega z klasy, który bardzo ci uprzykrza życie. Vielleicht eine Schwierigkeit unter den Geschwistern. Może jakaś trudność wśród wierzących. Dann darfst du den Herrn Jesus um Hilfe bitten. Wtedy możesz prosić Pana Jezusa o pomoc. Weißt du, diese wilden Tiere hier in der Wüste, die konnten ihn nicht aus der Ruhe bringen. Wiecie, te dzikie zwierzęta tutaj na pustyni, one nie mogły go wyprowadzić ze spokoju. Und auch deine und meine Probleme, die können ihn nicht aus der Ruhe bringen. Także i twoje i moje problemy nie zabiorą jemu tego jego spokoju. Er war stärker als diese wilden Tiere. On był mocniejszy niż te dzikie zwierzęta. Und er ist auch größer und stärker als deine Not. I on jest też większy i mocniejszy niż twoje troski i problemy. Haben wir das nicht schon oft erlebt? Czy nie przeżywaliśmy już tego niejednokrotnie? Dass er uns geholfen hat. Że on nam pomógł. Nicht immer hat er das Problem sofort weggenommen. Nie zawsze on ten problem natychmiast usunął. Aber er hat uns Kraft gegeben. Ale dał nam siłę. Er hat uns geholfen, dass wir aushalten konnten. On nam pomógł, że mogliśmy wytrzymać. Und oft hat er auch geholfen. I często także pomagał. Wir nehmen das auch mal so fürs praktische Leben. Weźmy to dla naszego praktycznego pielgrzymowania i życia. Und warum erinnert der Herr Jesus uns daran? Dlaczego Pan Jezus nam to przypomina? Er stellt uns vor, folg mir nach. On nam daje tą propozycję, pójdźcie za mną. Na kommt noch ein siebtes Zeugnis. Jeszcze siódme świadectwo. Engel dienten ihm. Aniołowie służyli mu. So zeigt uns Markus, dass der Herr Jesus auch größer ist als die Engel. I tu nam też Marek pokazuje, że Pan Jezus jest większy niż aniołowie. Das macht uns auch Hebräer 1 deutlich. To też Hebrajczyków pierwszy rozdział nam uzmysławia. Er hat einen vorzüglicheren Namen als die Engel. On ma znamienitsze imię niż aniołowie. Er ist der Sohn. On jest synem. Er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. On usiadł po prawicy Bożej. Aber Engel sind dienstbare Geister, die ausgesandt sind. Ale aniołowie to duchy, które służą, które są wysyłane. So sehen wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus in diesen sieben Zeugnissen. Tak więc widzimy tutaj wspaniałość Pana Jezusa w tych siedmiu świadectwach. Er ist der Sohn Gottes. On jest Synem Bożym.
Er ist der Herr der Heerscharen aus dem Alten Testament. On jest tym panem zastępów ze Starego Testamentu. Er ist größer als Johannes der Täufer. On jest większy niż Jan Chrzciciel. Er ist der geliebte Sohn des Vaters, an dem er wohlgefallen hat. On jest tym umiłowanym synem Ojca, w którym on ma upodobanie. Er ist der reine, vollkommene Mensch, der jeder Versuchung begegnet ist. On jest tym doskonałym człowiekiem, który oparł się wszelkiemu kuszeniu. Er ist der Schöpfer. On jest stwórcą. Und er ist größer als die Engel. I jest większy niż aniołowie. Und diese Person, i ta osoba, die geht jetzt am See von Galiläa entlang. Ona idzie teraz nad tym jeziorem galilejskim. Und sie trifft den Simon. I spotyka Szymona. Sie trifft den Andreas. Andrzeja. Sie trifft den Jakobus. Jakuba. Sie trifft den Johannes. I spotyka Jana. Sie trifft den Christian. Spotyka Krystiana. Sie trifft den Gregor. Grzegorza. Sie trifft dich. Spotyka ciebie. Jeden einzelnen. Każdego z nas. Und sie ruft: Komm. I woła: Chodź. Komm, folge mir nach. Chodź, pójdź za mną. Bist du bereit, dieser herrlichen Person nachzufolgen? Czy jesteś gotowy, by iść za tą cudowną osobą? Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. To jest ten najlepszy wybór, jaki możesz podjąć. Folge dem Herrn Jesus nach. Pójdź za Panem Jezusem. Du kannst verschiedenen Dingen nachfolgen im Leben. Możesz iść za wieloma rzeczami w twoim życiu. Kannst verschiedenen Dingen deine ganze Kraft schenken. Możesz poświęcać swoje wszystkie siły na różne rzeczy. Aber es kommt der Moment, wo du einsehen musst. Ale nadejdzie taki moment, w którym będziesz musiał wejrzeć. Das war umsonst. To nie miało żadnego sensu. Es kommt der Moment, dann kommt der Herr Jesus zur Entrückung. Nadejdzie taki moment, gdy Pan Jezus przyjdzie, by pochwycić nas. Dann nimmt er die Seinen zu sich. Wtedy on swoich weźmie do siebie. Und die, die nicht geglaubt haben, a ci, którzy nie uwierzyli, die gehen verloren. Oni pójdą na zginienie. Deswegen musst du die Entscheidung heute treffen für den Herrn Jesus. Dlatego jest to tak ważne, byś tą decyzję o pójściu za Panem Jezusem podjął dziś. Dass du ihn annimmst als deinen Heiland. Abyś go przyjął jako swojego Zbawiciela. Damit er dich auch zu sich nimmt, wenn er kommt. Aby on mógł ciebie zabrać też do siebie, gdy przyjdzie. Damit du nicht verloren gehst. Abyś nie został zgubiony, czy została zgubiona. Aber wenn du ihn angenommen hast als deinen Heiland, ale jeśli go przyjąłeś, albo przyjąłaś jako swojego Zbawiciela, dann wünscht der Herr Jesus auch, dass du diese Entscheidung triffst, ihm im Leben nachzufolgen. To też Pan Jezus sobie życzy, abyś powziął tą decyzję, by w swoim życiu iść już tylko za Nim. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, gdy Pan Jezus przyjdzie ku pochwyceniu, dann muss ich mein Haus hier lassen. To wtedy ja muszę swój dom zostawić tutaj. Das Geld auf meinem Bankkonto bleibt hier. Pieniądze, które mam na koncie, też pozostaną tutaj. Mein Auto bleibt hier. Mój samochód też tu zostanie. Wenn ich dafür gelebt habe, jeśli ja żyłem dla tych rzeczy, dann war's umsonst. To było to bez sensu. Ich muss es alles zurücklassen. Bo ja te wszystkie rzeczy zostawię tu. Aber wenn ich für den Herrn Jesus gelebt habe, ale jeśli żyłem dla Pana Jezusa, das bleibt. To pozostanie. Wenn ich Schätze für den Himmel gesammelt habe, jeśli zbierałem skarby dla nieba, das bleibt. To pozostanie. Es bleibt eine ewige Freude, ein ewiger Genuss mit dem Herrn Jesus. Pozostanie ta wieczna radość, ta wieczna, wieczne rozkoszowanie się z Panem Jezusem. Merken wir, dass wir die Entscheidung richtig treffen müssen. Czy zauważamy, że musimy powziąć tą właściwą decyzję? Wie lange leben wir hier auf der Erde? Jak długo żyjemy na tej ziemi? Vielleicht 70, 80 Jahre? Może 70, 80 lat? Wie lange dauert die Ewigkeit? A jak długo trwa wieczność? Viele Menschen sparen ein ganzes Berufsleben. Bardzo wielu ludzi zbiera czy odkłada pieniądze przez całe swoje życie zawodowe. Vielleicht 40, 45 Jahre. 40-45 lat. Damit es ihnen hinterher in der Rentenzeit gut geht. Po to odkładają, aby w czasie, gdy będą na emeryturze, by im się dobrze powodziło, by mieli z czego żyć. Gott möchte auch, dass wir da verantwortlich handeln.
Bóg też sobie życzy, abyśmy i w takich sprawach rozsądnie działali. Aber was ich gerne zeigen möchte ist dies. Ale to, co chciałbym wam tutaj pokazać, jest to. Man spart eine lange Zeit. Zbiera się bardzo długi czas, um hinterher für einige Jahre etwas zu haben. Po to, by na koniec mieć coś przez kilka lat. Sollten wir nicht unser ganzes Leben auch so sehen? Czy nie powinniśmy też tak rozważać naszego całego życia? Dass wir die wenige Zeit, die wir hier auf der Erde leben, żebyśmy ten krótki czas, w którym żyjemy tutaj na tej ziemi, dass wir sie gut nützen für die Ewigkeit, abyśmy ten czas naszego życia dobrze wykorzystali na wieczność, dann fällt es uns nicht so schwer, auch mal zu verzichten. To wtedy nie będzie nam ciężko od czasu do czasu zrezygnować z czegoś. Weil wir wissen, es ist zum Nutzen für die Ewigkeit. Bo będziemy tego świadomi, że to ma swoje korzyści w wieczności. So ruft der Herr Jesus, komm. Tak więc Pan Jezus woła, przyjdź. Folge mir nach. Pójdź za mną. Und wir haben gesehen, wir folgen nicht irgendjemandem. I też widzieliśmy, że nie idziemy za kimś tam. Nein, wir folgen dieser herrlichen Person. Nie, my idziemy za tą cudowną osobą. Wir folgen dem Sohn Gottes selbst. Idziemy za samym Synem Bożym. Es lohnt sich, ihm zu folgen. Opłaca się iść za nim, naśladować go. In Kapitel 14 haben wir noch einmal gelesen, folgt ihm. W 14 rozdziale jeszcze raz czytaliśmy: pójdźcie za nim. Wir haben gut verstanden, dass es in Kapitel 1 um unser persönliches Leben geht. I mogliśmy to zrozumieć, że w pierwszym rozdziale chodziło o nasze osobiste życie. Jedem einzelnen ruft der Herr Jesus zu: komm, folg mir nach. Pan Jezus woła do każdego pojedynczego: pójdź za mną. Aber hier in Kapitel 14, da geht es um eine andere Sache. Ale tutaj w 14 rozdziale chodzi o inną rzecz. Da geht es nicht um unseren persönlichen Weg mit dem Herrn Jesus. Tutaj nie chodzi o naszą osobistą drogę z Panem Jezusem. Da geht es darum, dass der Herr Jesus zusammen sein möchte mit seinen Jüngern. Tutaj Pan Jezus, widzimy, że Pan Jezus chce być razem ze swoimi uczniami. Er wollte mit den Jüngern zusammen das Passa feiern. On chciał razem ze swoimi uczniami obchodzić święto Paschy. Und der Herr Jesus möchte auch heute mit den Gläubigen zusammen sein. I również i dzisiaj Pan Jezus chce być razem z wierzącymi. Wir haben das am Anfang gebetet. O to się też modliliśmy na początku. Der Herr Jesus ist in der Mitte. Pan Jezus jest w środku, pośród. Wenn wir so zusammen sind, dann freuen wir uns, er ist da. Jeśli jesteśmy tak razem zgromadzeni, to cieszymy się, on jest tutaj wśród nas. Und die Frage ist, wo ist er denn? I pytanie jest, gdzie on jest? Wir wollen doch gerne da sein, wo er in der Mitte ist. Bo przecież my chcemy być tam, gdzie on jest w środku. Und das wollten die Jünger auch. I uczniowie też tego chcieli. Und deswegen fragen sie ihn. I dlatego pytają go. Herr Jesus, wo ist das denn? Panie, gdzie to jest? Wo feierst du denn das Passa? Gdzie chcesz, czy gdzie będziesz obchodził Paschę? Wo können wir denn bei dir sein? Gdzie możemy być przy tobie, czy u ciebie? Petrus hatte einmal etwas gesagt. Piotr raz coś powiedział. Er hatte gesagt, lasst uns drei Hütten machen. Powiedział wtedy, zrobimy trzy namioty. Da hatte er überlegt, wo kann man denn sein? Und er wollte auch bei dem Herrn Jesus sein. I to wtedy, w czasie tamtego zdarzenia, to on przemyślał sobie, gdzie można by być. I też, on też chciał być przy Panu. Aber da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ale wtedy rozległ się głos z nieba. Und die Stimme sagte, dieser ist mein geliebter Sohn. I ten głos powiedział, ten jest mój syn umiłowany. Ihn hört. Jego słuchajcie. Nein, nicht das, was Petrus sagte, gilt. Nie, nie to, co powiedział Piotr, to nie to jest obowiązujące. Auf den Herrn Jesus sollen sie hören. Na Pana Jezusa mieli słuchać głosu Pana Jezusa, co on mówi. Und das tun sie hier. I tutaj oni to czynią. Sie fragen ihn, Herr, wo willst du denn mit uns zusammen sein? Oni pytają, Panie, gdzie chcesz być razem z nami? Gdzie chcesz to obchodzić? Und der Herr Jesus gibt eine Antwort. I Pan Jezus daje im odpowiedź. Er sende zwei. Wysyła dwóch. Und er sagt, wenn ihr in die Stadt kommt, mówi, gdy dojdziecie do miasta, dann begegnet euch ein Mensch, spotkacie człowieka, und dieser Mensch trägt einen Krug Wasser. I ten człowiek będzie niósł dzban wody. Folgt ihm. Idźcie za nim.
Wir folgen dem Herrn Jesus in unserem persönlichen Leben. My idziemy za Panem Jezusem w naszym osobistym życiu. Und wenn es um das gemeinsame Leben geht, i jeśli chodzi o nasze wspólne życie, dann folgen wir ihm auch. To my też za Nim idziemy. Und hat uns gesagt, wo wir ihn erkennen können. I On nam pokazał, w jaki sposób możemy Go rozpoznać, albo gdzie Go możemy rozpoznać. Wie können wir seinen Willen erkennen? Jak możemy poznać Jego wolę? Dieser Mensch ist ein Bild von dem Heiligen Geist. Ten człowiek jest obrazem Ducha Świętego. Und dieser Mensch trägt einen Krug Wasser. Ten człowiek niesie dzban wody. Und das Wasser ist ein Bild von dem Wort Gottes. A woda jest obrazem Słowa Bożego. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes. Duch Święty bierze Słowo Boże. Und aus seinem Wort erklärt uns. I ze swojego słowa on nam wyjaśnia, wo dieser Platz ist, wo der Herr Jesus mit den Jüngern zusammen sein kann. Gdzie jest to miejsce, na którym Pan Jezus może być wspólnie ze swoimi uczniami? Und zu diesem Mann sollten sie sprechen. I do tego człowieka mają powiedzieć. Sie sollten sagen, der Lehrer, der Herr Jesus, er fragt etwas. Pan nauczyciel, Pan Jezus, on czegoś pyta o coś. Wo ist mein Gastzimmer? Gdzie jest moja izba, czy gdzie jest mój pokój gościnny? Dieses Gastzimmer, das ist für ihn. Ten pokój jest dla niego. In diesem Gastzimmer geht alles von ihm aus. Jeśli chodzi o ten pokój, to jest to dla niego, czy tutaj chodzi o niego. Wenn es sein Gastzimmer ist, dann hat die Führung, dann hat die Leitung. Jeśli to jest jego pokój, to on ma tam pierwsze miejsce. Dann treten Menschen in den Hintergrund. To ludzie są wtedy tłem. Dann ist der alle Autorität hat. On jest tym, który ma wszelki autorytet. Und dort will mit seinen Jüngern zusammen sein. I on chce być tam razem ze swoimi uczniami. Und dann zeigt ihnen dieses Gastzimmer. I wtedy on pokaże im tą izbę, tą komnatę. Sie sehen, es ist ein großes Zimmer. I zobaczą, że to jest wielka komnata. Da ist Platz für alle. Tam jest miejsce dla każdego. Oder Jesus möchte gerne mit allen Gläubigen zusammen sein. Pan Jezus chce być ze wszystkimi wierzącymi. Aber wer befindet sich in diesem Gastzimmer? Ale kto znajduje się w tej komnacie? Nur der diesem Mann mit dem Wasserkrug folgt. Tylko ten, kto poszedł za tym człowiekiem, który niósł ten dzban. Wer auf einem anderen Weg geht, kto idzie inną drogą, der kommt nicht bei diesem Gastzimmer an. To nie dojdzie do tej komnaty. Der Jesus möchte, dass alle da sind. Pan Jezus chce, by wszyscy tam byli. Aber wir müssen eben diesem Mann mit dem Wasserkrug folgen. Ale my musimy iść za tym człowiekiem z tym dzbanem. Er zeigt ihm kein Kellerzimmer, sondern ein Obergemach. On nie pokazuje im takiej komnaty gdzieś tam w piwnicach, tylko w tym miejscu położonym wysoka sala, czyli na górna sala. Und dieses Obergemach, da können wir Gemeinschaft haben mit Gott. Właśnie w tej górnej sali możemy mieć tą społeczność z Nim. Dann ist dieses Obergemach mit Polstern belegt. I ta górna sala jest wyłożona, jest pięknie przystrojona. Das finde ich so schön. To jest dla mnie bardzo piękne. Da, wo wir bei dem Herrn Jesus sind, tam, gdzie jesteśmy razem z Panem Jezusem, da können wir gerne sein. Będziemy tam chętnie. Da finden wir eine Heimat. Tam będzie nasza ojczyzna. Bei ihm, u Niego. Da sind wir zu Hause. Tam właśnie jesteśmy w domu. Mit Polstern belegt. Przystrojona. Und dann wird noch ein Wort gesagt. I jest jeszcze jedno słowo. Mit Polstern belegt und fertig. I przygotowana. Da mussten die Menschen nichts mehr renovieren. Tam ludzie nie muszą nic odnawiać. Da mussten sie nicht erst noch die Wände neu anstreichen. Nie muszą na nowo malować ścian. Es war alles fertig. Wszystko było gotowe. Der Herr Jesus hatte alles vorbereitet. Pan Jezus wszystko przygotował. Und so hat eben diesen Platz bereitet, wo wir bei ihm sein können. I dokładnie tak on przygotował to miejsce, w którym my możemy być u niego. Unsere Ideen, unsere Gedanken müssen da gar nichts mehr verändern. Nasze myśli, nasze pomysły nic nie muszą zmieniać. Er hat uns diesen Platz gezeigt. To on nam to miejsce pokazał. Und dort sollten sie nun dieses Passa vorbereiten. I oni właśnie tam mieli przygotować tą paschę. Sie haben sich mit diesem Lamm beschäftigt.
Sie haben sich mit diesem Lamm beschäftigt. Oni zajmowali się tym barankiem. Sie haben sich mit den bitteren Kräutern beschäftigt. Zajmowali się tymi gorzkimi ziołami. Sie haben sich mit dem ungesäuerten Brot beschäftigt. Zajmowali się tym prześnym chlebem. Sie haben alles vorbereitet. I wszystko przygotowali. So dürfen wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Tak i my możemy się zajmować Panem Jezusem. Dürfen sein Wort lesen. Możemy czytać Jego Słowo. Dürfen über ihn nachdenken. Możemy o Nim myśleć. Und dann kommen wir dahin, wohin er uns eingeladen hat. I potem przychodzimy tam, gdzie On nas zaprosił. Wir folgen seinem Geist und seinem Wort. My idziemy za Jego Duchem i za Jego Słowem. Und dann kommt er. I wtedy przychodzi On. Dann macht er seine Verheißung wahr. Wtedy On urzeczywistnia swoją obietnicę. Da wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich. Und das, was wir in unseren Herzen mitgebracht haben, i to, co myśmy w naszych sercach przynieśli, das gebraucht er. Tego On używa. Er benutzt es. On to właśnie używa und on tego potrzebuje. Er leitet durch seinen Geist auch in diesen Stunden des Zusammenseins. I On prowadzi przez swojego Ducha w tych wspólnych godzinach, gdy jesteśmy zebrani. Er schenkt uns in der Gemeinschaft mit ihm seinen Segen. I On daruje nam błogosławieństwo w czasie, gdy jesteśmy w społeczności z Nim. Wie herrlich ist das, er selbst in der Mitte. Jakże to jest cudowne, On sam po środku. Wir haben die Jünger einen Segen gehabt in diesen Momenten auf dem Obersaal. Jakże ci uczniowie jakie błogosławieństwo mieli w tej górnej, w tych chwilach, na, które spędzili w tej górnej sali. Und diesen Segen dürfen wir auch haben. I to błogosławieństwo my też możemy mieć. So ruft der Herr Jesus uns heute noch einmal zu: Komm, folge mir nach. Tak więc Pan Jezus woła do nas jeszcze raz: Pójdź za mną. Ganz persönlich. Osobiście. Hast du eine Antwort? Czy masz gotową odpowiedź? Machst du es wie Simon und wie Andreas? Czy zrobisz tak jak Szymon i Andrzej? Sie haben nicht lange diskutiert. Oni nie rozważali, nie dyskutowali. Sie haben nicht lange überlegt. Nie zastanawiali się długo. Sie haben nicht gesagt: Ach, lass uns mal noch ein Jahr, dann machen wir, dann kommen wir. Nie powiedzieli: A daj nam jeszcze jakiś czas, rok, a wtedy pójdziemy. Sie sind aufgestanden und ihm gefolgt. Oni po prostu wstali i poszli za nim. Nach dreieinhalb Jahren fragte Herr Jesus sie. Po trzech i pół latach Pan Jezus ich zapytał: Ihr seid doch mit mir gegangen. Chodziliście ze mną. Hat euch einmal irgendetwas gefehlt? Czy raz, chociaż jeden jedyny raz czegoś wam brakowało? Na sagen sie: Niemals, Herr. I oni powiedzieli: Nigdy, Panie. Wenn du mit dem Herrn Jesus gehst, wird er dir alles geben, was du brauchst. Jeśli ty będziesz chodził z Panem Jezusem, on ci da zawsze tego, czego potrzebujesz. Und er ruft uns auch noch einmal zu: Folg diesem Mann mit dem Wasserkrug. I on również do nas woła jeszcze raz: Idźcie za tym mężem z dzbanem wody. Such diesen Ort auf, wo mein Gastzimmer ist. Szukajcie tego miejsca, gdzie jest ta moja komnata. Und auch da gibt er seinen Segen. I tam też On daruje swoje błogosławieństwo. Wir wollen das neu in unseren Herzen festmachen, ihm nachzufolgen. Chciejmy to ożywić w naszych sercach, to postanowienie, by iść za Nim. Er ist eine so herrliche Person. On jest taką cudowną osobą. Er hat so viel für uns getan. Tak wiele dla nas uczynił. Er ist es wert, dass wir ihm folgen. On jest tego godnym, byśmy za Nim szli.